Czy wiesz, że narzekanie niszczy mózg? Witam Cię bardzo serdecznie, nazywam się Beata Nowotnik. Witam Cię w ramach mojego cyklu Elitarna Kobieta. Program stworzony, mogę powiedzieć o genezie też, że stworzony dla kobiet, ale i też dla panów, dla mężczyzn. I jest to rezultat mojej pracy, moich doświadczeń z osobami, z którymi współpracuję w biznesie, w projekcie opartym o biznes sieciowy, ale także w pracy zawodowej. Muszę powiedzieć, że po prostu powyciągałam wnioski i chcę się tymi wnioskami z Tobą podzielić. No właśnie. Jak to jest z tym narzekaniem? Co się wtedy z Tobą dzieje? Zaraz Ci to wszystko wyjaśnię i o tym sobie porozmawiamy. Jeszcze bardzo serdecznie dziękuję osobom, które oglądają moje programy, a wiem, że oglądają w nagraniu. Pora live'u jest 10, tak już sobie przyjęłam, ale można zobaczyć te live'y także zapisane na YouTubie albo oglądać na mojej stronie. Jak to jest właśnie z tym naszym mózgiem, o co w tym wszystkim chodzi? Troszeczkę podeprę się literaturą, troszeczkę pozerkam do moich notatek, ale żeby Wam wszystko dokładnie wytłumaczyć. Jak pisze psycholog Travis Bradbury, autor książki Inteligencja Emocjonalna 2.0, według badań z Uniwersytetu Stanforda narzekanie zmniejsza hipokamp. To jest taka część mózgu odpowiedzialna między innymi za pamięć, za rozwiązywanie problemów, za inteligencję. Ale jeszcze do tego wrócę i wytłumaczę Wam, co to jest ten hipokamp. Jak pisze Jerzy Lewandowski, Neurobiologia reakcji stresowej, takiej pozycji książkowej, hipokamp można powiedzieć, że to jest serce mózgu. Hipokamp odpowiada za wyobraźnię na temat przyszłości, za uczenie się, za gromadzenie, konsolidację informacji, pamięci. I teraz w momencie, kiedy my narzekamy, ten hipokamp się zmniejsza albo go po prostu degradujemy. Podczas narzekania degraduje się hipokamp tak samo jak przy chorobie na przykład Alzheimerze. I teraz tak bardziej od strony naukowo Wam to starałam się przedstawić, czyli już tu jest taka pierwsza sugestia, że jeżeli narzekasz, tak jakbyś niszczyła sobie, czy niszczył sobie, albo degradował, albo go zmniejszał, to serce mózgu. I teraz chodźmy dalej. Czy zadajesz sobie pytanie, co daje Ci narzekanie? Co daje Ci narzekanie? Co się w Twoim życiu przez to dzieje? Co przyciągasz? Jak projektujesz? A co projektujesz, to masz. I jak zachowują się ludzie wokół Ciebie, jakie masz przez to grono przyjaciół, co Ci to daje, już o tym mówiłam. I teraz zobacz, jeżeli my narzekamy, to teraz uwaga, znowu podpieram się notatkami. Narzekanie degraduje także Twoje ciało, rośnie w nim poziom kortyzolu, to jest hormon stresu. Im większy kortyzol, słabszy układ odpornościowy, wyższe ciśnienie, zagrożenie takimi chorobami jak chorobami serca, otyłość, cukrzyca, osteoporoza i także podniesiony poziom cholesterolu. I teraz zatrzymajmy się. Widzę, że coś tam do mnie piszecie, już się na moment zaczyna. A, witam Cię, Kasiu, bardzo serdecznie, cieszę się, że jesteś. Zatrzymajmy się na chwilę i właśnie zatrzymaj się i zastanów się, co Ci to daje, że Ty ponarzekasz. Co chcesz w ten sposób zmienić? Czy to Ci coś w ogóle daje? Ja dwa razy to podkreślałam, albo trzy razy. Co Ci daje, że narzekasz? Dzisiaj mój małżonek przyszedł z pracy i mówi do mnie, że jest na polu mglisto, deszczowo, no pogoda nie zachęca. Ale ja mówię, w ciągu dnia będzie całkiem okej. I wiesz, co mi przyszło do głowy? Mimo że mówi się, że pogoda pod psem, to ja uważam inaczej. Uważam, że jestem wdzięczna za ten deszcz, który jest u nas,
ponieważ są kraje, są państwa na świecie, są ludzie, którzy czekają na deszcz i go po prostu nie mają, a my ten deszcz mamy. To jest po prostu pogoda i ty zdecydujesz, czy będziesz na nią narzekał, czy po prostu zobaczysz w niej pozytywny aspekt. I teraz pomyśl sobie, jakie gromadzisz osoby wokół siebie, jeżeli jesteś w tym narzekaniu i tak po prostu utwierdzasz się i tak cokolwiek by się wydarzyło, jest dobrze, narzekasz, jest źle, narzekasz. Nie zobaczysz tej dobrej strony życia. Ja po prostu czasami szeroko oczy otwieram, jak potrafimy, dużo dobrego się dzieje w naszym życiu, naprawdę dużo dobrego i my nie skupiamy się na tym, co dobre, tylko wyłapujemy to, co złe. Pytam się, po co? Po co wyłapujesz to, co złe? A czy nie możesz wejść na drogę wdzięczności? Ja dużo o wdzięczności mówię, bo zobacz, taka sytuacja z lutego, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, ci ludzie mieli poukładane swoje życie, rozwijali się, mieli piękne domy, mieli mieszkania, państwo się rozwijało, nagle jeden moment wszystko zostało im zburzone, zniszczone, muszą się odnaleźć w nowej rzeczywistości. I wiesz co? Ja wtedy sobie pomyślałam, że jestem ogromnie wdzięczna i dziękuję za to, że mam ciepło w domu, mam kołdrę, własne łóżko, własną poduszkę. A wcześniej nawet by mi to do głowy nie przyszło, ale refleksja po tym, co się wydarzyło w tym państwie, bardzo szybko do mnie doszła. Co jest jeszcze bardzo ważne? No właśnie, zapytasz serio, za takie rzeczy można być wdzięcznym? Dokładnie tak, za takie rzeczy można być wdzięcznym. Teraz na swoim Facebooku wrzuciłam zdjęcie, gdzie byliśmy w niedzielę na spacerze i przyszło słońce. Naprawdę, słuchajcie, cieszyłam się jak dziecko, że jest to słońce, że mogę chociaż troszeczkę jak jaszczurka wygrzać te swoje kości, popatrzeć na to słoneczko, popatrzeć na tą zieleń, na te drzewa, na to jak zmienia się las. Jesienią. Czy ty w ogóle na to zwracasz uwagę? Czy tylko pędziesz w tym swoim życiu i nie potrafisz się zatrzymać? Ten live nie ma charakteru oskarżania, ten live ma charakter uświadomienia. To jest jeszcze bardzo ważne. Uśmiech. Czy nie możesz się skupić na tym, że ktoś się dzisiaj do ciebie uśmiechnął? Albo sama daj ten uśmiech, albo uśmiechnij się sama do siebie. Co takiego w tym jest złego, że my się nie uśmiechamy? Że nie potrafimy uśmiechnąć się do siebie czy do drugiej osoby? Nic. Naprawdę, bardzo. Zmienia się wyraz naszej twarzy, ten błysk w oku. Mnie nauczyły też dużo dzieci i tu muszę powiedzieć, że nauczyły mnie dużo dzieci, kiedy w tym takim moim nauczycielskim zabieganiu nieraz było tak, że przyszło dziecko i powiedziało, kocham panią. Ja po prostu przeżywałam szok albo narysowałam pierwsze kroki, które zrobiło jakąś tam kredeczką i to imitowało serce czy kwiatuszka i tak dalej. I ja to wszystko wkładałam w moje książki, gdzie tylko mogłam i te pamiątki od dzieci były. I zobaczcie, co ja teraz wspominam. Wspominam to dobre, tak? Czyli z takich małych rzeczy się potrafię cieszyć. Z tego, że jesteśmy otoczeni cudownymi osobami. Możesz mi powiedzieć, no co ty gadasz, ludzie są tacy, czy owacy. To jest twoje przekonanie. Jeżeli postanowisz, że ludzie są cudowni, to tacy ludzie będą. I tacy ludzie w twoim życiu się pojawią. I pojawi się słońce, i pojawi się dobra pogoda, i nawet jeżeli będzie padał deszcz, to ty też powiesz, że to jest dobra pogoda, i pojawią się rozwiązania. Jeżeli tylko pozwolisz sobie na to, że odpuścisz narzekanie. Odpuść narzekanie. Co jest jeszcze bardzo ważne? Zadzwoń do kogoś i zapytaj. Ja nauczyłam moich najbliższych, że jak z nimi zaczynam rozmawiać, to pytam się, co dobrego u ciebie słychać? Zobacz, co ja robię. Od razu wysyłam im komunikat, że można skupić się na tym, co dobre. Nieraz ktoś mi mówi, no nie ma nic dobrego. Ja mówię, tak, a jak się czuję? No dobrze, to nie ma nic dobrego. A wtedy tak rozpytuję, co w rodzinie, ogólnie i nagle się okazuje, że jest dużo, dużo dobrego. Cześć Andrzeju, jak ja się cieszę, że ty tu do mnie zaglądasz, pozdrawiam cię serdecznie. I muszę ci powiedzieć, że kiedy wychodzisz z
efektu narzekania zmienia się Twoje życie. Zmienia się Twoje życie, dzieją się w Twoim życiu cuda. Jest na live przecudowna kobieta, którą poznałam w internecie i muszę Wam powiedzieć, że kiedyś było tak, do czasu, kiedy nie zrozumiałam, że narzekanie nic mi nie daje, że było tak, że mówiłam, że dużo dobrego, ale i zawsze to było ale i skupianie się. Zobaczcie, dużo dobrego szybko, ale to rosło i rosło. Do momentu, kiedy nie zrozumiałam, że to nie ten kierunek, że wyłączyłam telewizor, to nie znaczy, że ja Ci mówię, że Ty masz nie oglądać. To nie o to chodzi. Wybieraj te programy, które wnoszą wartość do Twojego życia, które są pozytywne, które nie straszą, bo zobaczcie, co się dzieje. Bardzo dużo jest takich informacji, które nas straszą. A to drogo, a to prąd, a to gaz, a to benzyna, a to coś tam, a to coś tam. I cały czas jesteśmy straszeni. I my w tym wszystkim, co z jednej strony zastraszeni, a z drugiej strony, no to dobra, no to sobie jeszcze ponarzekamy. Co nas to interesuje? Czy masz na to wpływ? Nie masz. Ty patrz, jak możesz to rozwiązać. I właśnie ta cudowna kobieta spełniła jedno z moich największych marzeń. Dzieją się w moim życiu cuda, dzieje się magia. Przychodzą takie sytuacje, a to może jakieś rzeczowe, a to może jakieś takie, które przeżywam emocjonalnie, które po prostu mnie uskrzydlają. Bo ja zauważyłam, że kiedy przestałam narzekać, dostrzegam to, co dobre w moim życiu, tym się dzielę z ludźmi, do mnie to wszystko wraca. I kolejne pytanie. Czy chcesz, aby Ci się życie przytrafiało? Czy chcesz mieć piękne życie? Zdecyduj sam czy sama. Zdecyduj, czy chcesz, żeby ktoś decydował za ciebie, tak? Żeby to życie było takie według na czyichś zasadach. I jeszcze bardzo ważne, kiedyś usłyszałam od mojego mentora biznesowego takie powiedzenie, takie skojarzenie bardziej. Wyobraź sobie, że jest stado baranów. Wszystkie barany idą w jednym kierunku, w jednym kierunku. Tylko jeden, czerwony, odwrócił się zadkiem do wszystkich innych i idzie pod prąd. Nie bądź jak stado baranów, którym wszystko jest narzucane. Wyjdź z tego układu, idź pod prąd, bo bardzo często wychodzi nam to na korzyść. A jeżeli... Jeszcze kolejne pytanie. Czy chcesz mieć piękne życie? Ja już o tym mówiłam, wracam do tego. Niektóre treści się powielają, ale ważne jest to, żeby je usłyszeć po kilka razy. Bo wtedy otwieramy się na to, co dobre. Zaczynamy się zastanawiać, zaczynamy myśleć. Nie pozwól sobie na to, żeby ktoś za ciebie myślał. Ty możesz posłać porady, informacji od drugiej osoby, ale myśl samodzielnie. Wybieraj to, co dla ciebie najlepsze. Nie wiesz, jak to zrobić? Poszukaj, przede wszystkim się zatrzymaj, podejmij decyzję, że zmieniasz swoje życie. Zatrzymaj się. Poszukaj dobrej książki, takiej budującej, takiej wzmacniającej. Jeżeli uważasz, że co ja w ogóle gadam, jaka książka, to sprawdź. Sprawdź i zobacz, ile cennych rzeczy, ile cennej wiedzy jest w książkach. Ja już pokazywałam Wam tą książkę, już każdemu mówię i dzielę się tą książką. Joe Dispenza, jak zerwać z nałogiem bycia sobą. Jak zrozumieć nasz mózg, pracę naszego mózgu, po to, żeby żyło nam się lepiej, po to, żeby po prostu wyjść z niektórych schematów. Oglądaj pozytywne filmy. Nie wiem, czy oglądałaś, czy oglądałeś taki film Czekolada. Muszę powiedzieć, że niezwykły film, taki z przesłaniem, stary film, ale polecam Ci. Z Binoche, to jest tak, w roli głównej, polecam Ci ten film. Oglądnij go. Jest wiele, wiele tak niezwykle pozytywnych filmów. Zobacz, jak może być inaczej. A jeżeli dalej uważasz, że masz powód, żeby narzekać na swoje życie, to wiesz co? Idź do domu dziecka, idź do domu opieki społecznej, idź do szpitala, wejdź i zobacz, z jakimi problemami ludzie się borykają i wtedy ocenisz, czy to Twoje życie jest super, czy masz na co narzekać i może wtedy jeszcze bardziej je docenisz.
Muszę ci powiedzieć, że ja naprawdę mam alergię na to, jak ktoś narzeka. Dlaczego? Dlatego, że chodziłam do mojej takiej bardzo bliskiej, zaprzyjaźnionej lekarki w Domu Pomocy Społecznej, która dzieliła pokój z panią w moim wieku. Pani w moim wieku leżała na wózku inwalidzkim, znaczy przepraszam, była sparaliżowana, była przykuta do łóżka. Jak była dobra wola i pielęgniarki czy opiekunki znalazły, może bardziej znalazły na to czas, to ją posadziły na wózku, robiła w pampersa i była uzależniona od wszystkich. Moja ta zaprzyjaźniona lekarka, mimo że była osobą po wylewie, panią w wieku 90 lat, miała światły umysł. Do tego wszystkiego, zawsze kiedy przychodziłam, to żeśmy się pośmiały, zawsze potrafiła znaleźć te dobre rzeczy, mimo że z tego miała marzenie, żeby z tego ośrodka wyjść. No nie udało się. Umarła taką, jeszcze Wam tylko taką ciekawostkę powiem, umarła taką niezwykłą, tak niezwykle odeszła, ponieważ sobie zjadła śniadanko i po prostu zasnęła. W ten sposób odeszła z tego świata, czyli nie poszła, nie przeszła na drugą stronę głodna. Tak żeśmy uważali, pogodna, uśmiechnięta, pozytywna kobieta. Co jeszcze bardzo ważne, to już powiedziałam, że to ty kierujesz swoim życiem. Wyjdź z układu chorych ludzi. Wyjdź z układu osób, które jeden cel mają: narzekanie. I słuchaj, ja ci powiem jeszcze, to jest też w biznesie. W biznesie jest tak, i obojętnie jak cokolwiek się robi, czy też pracy na etacie, cokolwiek robisz, są takie momenty, że musisz popracować, masz zadania do rozwiązania, jest może trudniej, ale ty po prostu staraj się to rozwiązać, nie skupiaj na tym uwagi. W biznesie też są momenty takie, że albo się zatrzymujemy i w tym też trzeba znaleźć pozytywny aspekt, bo jak się zatrzymujemy, kiedy ja się zatrzymałam, zaczęłam szukać rozwiązań. Co się stało, że się zatrzymałam? Potem znowu zrobiłam skok kwantowy, mówi się skok tak, jak dzieci robią skoki rozwojowe. To ja dokładnie taki skok zrobiłam. I jeżeli uwierzysz w moje słowa i weźmiesz sobie do serca to, co ja mówię, to jeżeli jest taki moment, że się zatrzymujesz, to zastanów się, może weź sięgnij po jakąś książkę, może zadzwoń do kogoś, kto jest twoim mentorem, kto jest twoją inspiracją, może na YouTubie znajdziesz swojego mentora. Ja słucham kilku osób i nieraz jest tak, że czuję, do kogo chcę posłuchać i tam znajduję odpowiedzi. Idź na spacer, idź na zajęcia taneczne. Ja w ostatnim czasie mówię, muszę Wam się podzielić, chodzę na zumbę. Poleciła mi zumbę moja taka koleżanka, siostra. Śmieję się, koleżanka, siostra, bo jest urodzona dokładnie w tym samym dniu, miesiącu i roku co ja, więc my się śmiejemy, że jesteśmy siostrami. I mówi, że chodzi na zumbę i że ja mogłabym w sumie też, ale ja mówię, czy ja sobie poradzę. Spoko, takie tam lekkie ćwiczenia. Słuchajcie, jak poszłam pierwszy raz, to się tak uśmiałam, bo panie w prawo, ja w lewo. Totalnie żeśmy się rozjechały z tym wszystkim, ale nie o to chodziło, że ja nie skupiałam się uwagi, że ja za nim nie nadążam, czy czegoś nie umiem, czy nie umiem tak się jeszcze poruszać. Nie, ja miałam tak dobrą zabawę i cieszę się na te zajęcia, dlatego że dużo takiej wyzwala się we mnie endorfin i to mnie ogromnie cieszy, ruszam się i w tym wszystkim to jest właśnie okej. Znajdź sobie coś, co ci przynosi taką radość życia. Co jeszcze bardzo ważne. No i jak teraz weźmiesz to wszystko, co ja powiedziałam, to się nagle okaże, że napiszesz mi: Beata, dzieje się magia w moim życiu. A ja powiem, a jakoś tak nie jestem zdziwiona. Jeżeli przestaniesz narzekać, odstawisz to, nawet jeżeli masz taki moment, że cię tak coś bardzo poirytuje, zdenerwuje, to ja nie mówię, że takich sytuacji nie mam, bo ja też takie sytuacje mam. To po pierwsze biorę głęboki oddech i jeżeli mam kogoś takiego bliskiego, dosłownie tak tylko mu powiem, że coś tak mi to się zrobiło przykro, czy coś tam i zostawiam to. Nie daję, usłyszałam takie mądre zdanie: to, co się przytrafia, czego nie chcesz, nie daj, nie myśl o tym, nie daj temu energii, bo jak dasz energię, zacznie ci to rosnąć. Nie jest to proste,
Wiem z własnego doświadczenia, ale się da. I to też wiem z własnego doświadczenia. I nagle w Twoim życiu pojawią się nowi, pozytywni, fantastyczni ludzie. Poprawi się Twoje zdrowie i dobre samopoczucie. Jeżeli skupisz się na tym, co dobre, zacznie Ci rosnąć. A w pracy zawodowej pojawią się osoby, które Ci pomogą, a w biznesie przyciągniesz fantastycznych klientów, partnerów. Pozwól sobie tylko na to. I z takim przesłaniem cudownego życia, takiego, które Ty kreujesz na Twoich zasadach, właśnie Ci życie. Dziękuję Agnieszce, Monice, Andrzejowi, Kasi, że są ze mną tutaj na live. Osoby, które mnie oglądają w nagraniu, a wiem, że takie są, też je serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek elitarnych rozmów Beaty, elitarnej kobiety, elitarnych rozmów tam. No i zobaczcie, i trochę się mogę pośmiać, bo źle powiedziałam. Do cyklu Elitarna Kobieta, czyli do elitarnej kobiety Cię zapraszam. Tu jeszcze napisała Agnieszka, dobrze mówisz Beatko, dziękuję. Tutaj Moniczka w punkt. Pozdrawiam Was, dziękuję za to, że jesteście. Cieszę się i do zobaczenia.